Laudetur. Proszę Państwa, miałem w ciągu 3 dni 2 przygody, które umacniają mój stały życiowy optymizm. Pierwsza to musiałem sobie wyrobić, przedłużyć kartę EKUS w związku z wyjazdem zagranicznym. Proszę Państwa, ponieważ nie mogłem tego zrobić przez internet, bo stale nie działają systemy bankowe, które pozwalają się zalogować na IKPL, to pojechałem osobiście na Chałubińskiego, oddział mazowiecki NFZ-u i co? Numerek. Tu wydaje się straszny, a tu otwarte 20 stanowisk, w związku z czym 20 minut zajęło mi wyrobienie karty EKUS. Sam akt wyrabiania przy okienku to było może 10 sekund. Miła i uprzejma pani wzięła formularz, kazała podpisać i po 10 sekundach wydała kartę. Mój autobus na Gocław zabrał mnie spod centralnego w ciągu 5 minut, w ciągu 15 byłem u siebie. Autobus czysty, pachnący, z wyświetlaczami i powiem wam tak, wczoraj na nieszczęście mój syn skręcił fatalnie nogę, aż wezwałem karetkę, bo nie sposób go było na SOR przetransportować. Ratownicy po 15 minutach kulturalnie sprowadzili dojazd do szpitala na Niekłańską 10 minut, a tam co? Sporo ludzi na SOR-ze, ale triaż po minucie, chirurg po 5 minutach, po następnych 10 rentgen, po godzinie wyszedł, uwaga, ze stabilizatorem, butem, kupionym w sklepie, ale w całości refundowanym przez NFZ. Takie są moje doświadczenia. I powiem, ja dziaders, tak, producent też stwierdził, że to zapewne dlatego tak się cieszę, że jestem dziadersem i tak mi się podoba. Nam dziadersom łatwiej troszkę docenić to wszystko, co się stało, a powiem tak, zbudowaliśmy naprawdę fajne, sensowne i dobrze zorganizowane państwo. Wychodząc jednak od kraju upadłego, bo to był pod koniec lat 80. kraj upadły. Nie zbudowaliśmy oligarchii w stylu dawnych, upadłych pokomunistycznych państw, takich jak Mołdawia, Ukraina, które są naprawdę były państwami trzeciego świata, nawiązującego Ukrainy, ze swoją oligarchicznością, ze swoim rozwarstwieniem, ze swoją totalną korupcją. W Polsce na przykład nigdy nie wykwitło coś takiego, jak taka zorganizowana korupcja. I tak, wiem, dostanę po łbie, usłyszę, jak jest strasznie. Nie, nie ma w Polsce korupcji. Jedyna korupcja to jest korupcja polityczna, w której zaprzodował PiS i doprowadził ją do niesamowitego poziomu. Ale takiej korupcji typowo trzecioświatowej w Polsce nie było, powiem to z całą odpowiedzialnością, bo akurat ja ze służbą zdrowia to miałem bardzo, bardzo dużo do czynienia. Jestem dziadersem, jestem szczęśliwy i zadowolony z jednego prostego powodu. My dziadersi umiemy to docenić, bo od czegoś startowaliśmy. Pamiętamy lata 70., pamiętamy naprawdę smętny upadek lat 80., pierwsze wizyty w Westberlinie, w Wiedniu, to oszołomienie i mówię, to jedno wrażenie, że u nas nigdy tak nie będzie. No i udało się, jest. I powiem tak, tych wiele rzeczy, na które tak narzekamy, no chociażby inflacja, wcale nie jest tak, że zasadniczą winą jest tu polityka PiSu, bo po prostu nie jest. Tak wiem, dostanę straszny wpierdol. I powiem, i teraz dowód. Spójrzcie na inflację w Czechach, ale spójrzcie Estonia, Łotwa, Litwa. Tam wszędzie ona była jeszcze wyższa niż w Polsce, rzędu 25%, a tam nigdy żadni populiści nie rządzili. Przyczyny inflacji były dwie. COVID i polityka Zachodu. Całego, bo cały rozwinięty świat przyjął jedną politykę. Zasypujemy wszystko rzeką pieniędzy, bo lepsza będzie inflacja i zachowanie miejsc pracy. No zwykłe, jest to zwykły keynesizm, tylko w wersji hard. Gdy znacie tą odwrotną proporcjonalność inflacji i bezrobocie, to jest na pierwszym roku ekonomii, niż sytuacja, kiedy będziemy mieli najpierw stagnację, potem recesję, a ostatecznie i tak będzie inflacja w wersji stagflacja. To jest pierwsza przyczyna. Drugą przyczyną była Rosja i surowce. I to są rzeczy oczywiste. Być może w Polsce czy na Węgrych jakieś znaczenie miały programy socjalne, ale one miały jakie? Stworzyliśmy naprawdę fajnie zorganizowane, nowoczesne i sensowne państwo. Pokonaliśmy teraz PiS, czy perspektywę czegoś jeszcze gorszego PiSu i Konfederacji. To naprawdę idzie w dobrą stronę. Mamy kurwa prawo być dumni wszyscy, pokolenie naszych babci, dziadków, którzy odbudowali kraj zniszczony wojną i powiem tak, jednocześnie wychowywali dzieci. W tych strasznych ruinach Warszawy, tu w jakiejś ruderze stojącej tam, gdzie dziś Mariot stał, moja babcia i dziadek, którzy wrócili z robót, wychowywali mojego maleńkiego ojca, jego rok starszego brata, którzy urodzili się podczas okupacji. I ten boom urodzeniowy wtedy jakoś funkcjonował. No jak to się ma do dzisiejszych też ludzi młodych o tym, że jest tak strasznie źle, że nie mogą mieć dzieci? No rzeczywiście lepiej było tym w 43, 4 czy 5. A to są daty urodzenia moich rodziców. No ludzie, litości. Oni mają cholernie być z czego dumni. Mimo PRL-u, który i tak bardzo posunął Polskę do przodu. Zindustrializował ją, dał naprawdę świetne wykształcenie masie ludzi. Dał szansę uczenia się, edukacji, przeprowadzenia się do miasta całej masie. Tak wiem, usłyszę o komuchów, ale pieprze to. Jeżeli ja jestem komuchem, to...
No i wreszcie mówię pokolenia naszych rodziców, którzy ostatecznie zbuntowani jako 40-latki postawili się komunie w postaci Solidarności. My przejęliśmy to dzieło, my dumni dziadersi i zbudowaliśmy to, co mamy w trzeciej RP. A naprawdę mamy dużo i tylko bardzo bym chciał, to moja największa obawa, żeby Putinowi czy Putinowi wspartemu przez jakiegoś Trumpa czy innego debila nie udało się tego zniszczyć. Ramen, proszę Państwa.